Dzień dobry, serdecznie Państwa witam w programie o książkach Ewa Poleca. Przygotowałam dzisiaj dla Państwa kilka powieści, albo może nawet nie tylko powieści, troszkę takich książek napisanych przez erudytów i również dla osób, które taką wyższą poprzeczkę sobie stawiają w poznawaniu literatury. Pokażę Państwu powieść Odstępy nocy Diuny Barnes, pisarki, która już nie żyje, zmarła w 1982 roku, a przeżyła równo 90 lat. Nieznana w Polsce, amerykańska pisarka, dziennikarka, ilustratorka, zadebiutowała w 1915 roku tomem wierszy. Ale co było istotne dla niej, ona swoją twórczość uzupełniała rysunkami. Lata 20 i 30 spędziła w Europie i tutaj poznała Jamesa Joyce'a, Thomasa Eliota, Ezrę Ponda, Gertrude Stein, a więc samych tuzów literatury światowej. Stała się częścią właśnie świadka paryskiego artystycznego i tutaj powstały najbardziej znane jej powieści. Odstępy nocy wydała w 1936 roku i tu wtedy, ale również teraz uważa się, że to jest arcydzieło literatury modernistycznej. Więc mogę tylko zachęcić znawców literatury do tego, aby sięgnęli do tej książki i po prostu sobie tę wiedzę o literaturze powszechnej, światowej uzupełnili. Była też bardzo często Diuna Barnes wydawana w nowojorskich gazetach, publikowała tam swoje rysunki, teksty i tak właśnie ta powieść, którą tutaj Państwu prezentuję, tak jak autorka w tych latach 20-30 w tym środowisku artystycznym przebywała, brylowała, tak również ta książka dotyczy życia bohaterów w tym okresie. Mamy tutaj postać kobietę, femme fatale, która jakby krąży między trojgiem admiratorów, Felixem Folkheinem, włoskim Żydem udającym austriackiego arystokratę, Norą Flood, właścicielką najbardziej osobliwego salonu w Ameryce, oraz Jenny Pethaybridge, bogata wdowa naśladująca cudze biografie. A z kolei komentatorem tych wydarzeń, które między tą trójką i bohaterką się dzieją, jest doktor Matthew O'Connor. Ale też ta postać tego doktora jest tu ciekawa, ponieważ on tutaj recenzentom przywodzi na myśl właśnie jego fanfaronada, gadulstwo szekspirowskiego Falstaffa. No i tutaj oczywiście odgrywa też znaczną rolę czarny humor i ciekawy język powieści. No też właśnie taka powieść, która może też być trudniejsza dla szerszego grona czytelników, ale też warto sięgnąć, a w tym dzisiejszy upalny poranek, czy następne, które przed nami się też będą toczyć w najbliższym czasie, może powodować takie ochłodzenie. Powrót z północy. Maja Wolny, znana już Państwu postać, autorka. Maja Wolny jest, oprócz pisarstwa, zajmuje się również wystawami, jest kuratorem wielu wystaw, autorką esejów, sztuk teatralnych, wydała już takie powieści jak Kara, Dom Tysiąca Nocy oraz bestseller Czarne Liście. Oczywiście zebrała autorka wiele dobrych recenzji, ale też ta książka, która jest taką podróżą na Syberię, podróżą pociągiem transsyberyjskim. Z moskiewskiego właśnie dworca odjeżdża ten pociąg i zabiera się do niego Olga Forys.
też, która ma jakieś tam wątki rodzinne, chce tam dotrzeć i grupa jeszcze jej znajomych. W sumie mamy tutaj piątkę bohaterów, ale też nie jest to taka lektura wprost, ponieważ też dotyczy historii rodziny Olgi Forys. Jej przodek wyjechał w tym kierunku, był inżynierem, inżynier Michał Forys, właśnie z warszawskiej firmy Rudzki i Spółka. I pod jego nadzorem ma stanąć na rzece Amur, jeden z najdłuższych mostów świata. No i tutaj są też tak różnorodne związki uczuciowe tego przodka Olgi, Michała. I ten wyjazd jego na tą Syberię był zarówno szansą życiową, jak i przekleństwem. Ale też tutaj pojawiają się różne postacie odrealnione, więc tak jak powiedziałam, nie jest to taka sensu stricto powieść przygodowa o Syberii czy z wątkami historycznymi. Pojawiają się takie postacie, które przecież nie są już współczesnymi. W tych odrealnionych syberyjskich osadach spotykamy młodego Stalina, Rasputina, Nicefora, XVII-wiecznego wataszkę tworzącego nowe państwo. Więc jest to taka, to napięcie gęstnieje nie tylko z powodu rzeczywistości, ale właśnie historie wynikające z przeszłości i po prostu nawet ze zmyślenia. No i jest to taka tajemnicza, zmysłowa, troszkę odrealniona podróż, ale rzeczywiście dosyć niesamowita. Te wątki, które Maja Wolny opisała bardzo pięknym językiem, wydają się być ciekawe. Dla mnie były ciekawe. Zachęcam Państwa do tego, żeby sięgnąć. A też warto, jeżeli ktoś jeszcze nie czytał, Czarne liście na przykład, wydane w 2016 roku, sięgnąć sobie do tej autorki, bo ona też bywa nominowana do różnych nagród. Tutaj mam jeszcze powieść Jakuba Małeckiego, też autora, jednego z najlepszych młodych twórców, tak się mówi młodych, bo przecież na pewno młodszy od Myśliwskiego, ale tu też niektórzy porównują go w tym pisarskim dziele właśnie do tego Nestora literatury polskiej. Oczywiście Jakub Małecki znany jest nam z Dygotu, Rdzy, Śladów, bo te książki jego były nominowane do nagrody Nike. Ta też ma nominację. Nikt nie idzie, taki tytuł. Często też bywał laureatem nagrody chociażby Europy Środkowej, Angelus, Stanisława Barańczaka, czy nagrody imienia Jerzego Żuławskiego, ale też w 2017 roku został laureatem stypendium Młoda Polska Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więc to, że mówię, że to wybitny młody twórca, to może jednak w tych trudach literackich młodym się jest dosyć długo, aż nie osiągnie się pełnego sukcesu. Nikt nie idzie, bardzo też w pamięci na długo zostaje, ponieważ jest to taka historia zaczerpnięta z życia, ale bardzo, bardzo o tym życiu mówiąca naprawdę tak na serio, o takim zwykłym, normalnym, trudnym. Mamy tutaj ciekawą postać kobiety, Olgi, która spotyka tajemniczą postać niepełnosprawnego, dużego mężczyznę z kolorowymi balonami. Ni to mężczyzna, ni to dziecko. Osoba zamknięta w swoim świecie, autystyczna, niepełnosprawna, ale te ich losy przetną się właśnie na ulicy, na skrzyżowaniu ulic w takim tragicznym wypadku, kiedy właśnie ginie w wypadku opiekująca się kobieta, jak się okazuje, matka właśnie tego mężczyzny. Rzeczywiście ten bieg wydarzeń jest niesamowity. W porywie serca i jakiegoś obowiązku ona jakby się w tym momencie nim zaopiekowała. Są tutaj też takie bardzo ciekawe sytuacje, jak chociażby marzenie
tego mężczyzny, dziecka, którego ojciec był pilotem, zginął w wypadku. On też chciał polecieć i no właśnie taka historia, jak naprawdę bardzo, bardzo życiowa, ale tak napisana w takim tonie spokojnym o tym, co decyduje o egzystencji i życiu człowieka. Zachęcam bardzo. Jakub Małecki zafascynował mnie już Dygotem i wydaje mi się, że jest to pisarz, który naprawdę no, nie powiedział jeszcze ostatniego słowa w takim sensie też rozwoju swojej kariery i mogę z pełnym, czystym sumieniem Państwa zachęcić. No i teraz najbardziej w tym tygodniu lektura, która najbardziej mną tak, no może nie tyle wstrząsnęła, co zafrapowała, ponieważ jakby ona też dotyczy nas wszystkich, mnie dotknęła też osobiście, ale też dotyczy nas w takim różnym jakby nasileniu. Marek Bieńczyk, Kontener, pisarz, który bodaj w 2012 roku otrzymał nagrodę Nike za książkę Twarzy. Taki autor, który, no tutaj pokażę jego fizis, jest taką pisarzem no, smutnym, melancholijnym, smutnym erudytą, chociaż nie uważa się, sam osobiście nawet zaprzecza, że ani on, ani jego książki, no, że pisze je dla zwykłych ludzi, że nie jest erudytą, chociaż to mu się przypisuje. Kontener to takie krótkie opowiadania, które napisał Marek Bieńczyk po śmierci swojej matki. Twierdzi on, że w każdym siedzi matka, chociażby, ale zawsze najbardziej siedzi w mężczyźnie, że kobiety mają inaczej potem przeżywają żałobę i smutek, są bardziej takie, można powiedzieć, no, mniej melancholijne, mniej kontemplujące, bardziej konkretne, ale też on tutaj pisze nie o takim doświadczeniu z powodu właśnie przeżywania tej żałoby czy smutku, ale też nadaje temu taką rangę metafizyczną, że to dotyczy i nie dotyczy jego osobiście. Nie ma tutaj takich wspomnień z życia, bycia z matką, tylko raczej właśnie takie historie, które powodują momenty w późniejszym życiu autora, że on widząc jakąś czapeczkę czy słowo na przykład użyte rodzinka, zapamiętał, że matka tak wypowiedziała je w szpitalu, czy właśnie jakieś inne zdarzenia, zwykłe historie przywodzą mu na pamięć właśnie matkę. Mówi tutaj też o tym, że właściwie to powstało wiele książek na ten temat, bardzo dzieł niejednokrotnie wybitnych, jak chociażby omawiany tutaj, bo przecież w tej książce się również mówi o literaturze, Barthes, który też właśnie w okresie żałoby po śmierci matki pisał, czy chociażby Marcel Proust w Poszukiwaniu straconego czasu wielką opowieść napisał, która nie nawiązuje w swoim tekście do tego wydarzenia, ale zaczął ją pisać po takim poczuciu straty po śmierci swojej matki. Wydaje się, że cała książki o matkach to taki cały podgatunek męskiej literatury. Jest tego bardzo, bardzo dużo. Z kolei też piękna taka, czytałam jakiś czas temu Cezarego Harasimowicza o swojej już wiekowej, pięknej mamie. Też właśnie w taki inny sposób to były typowe wspomnienia. A tutaj mamy taką właśnie innego rodzaju lekturę. Może, żeby Państwu to pokazać, zacytuję pierwszy króciuteńki, to są króciuteńkie rozdziałiki, pierwszy rozdziałik. Jętki. Matka nie żyła od 6 miesięcy, kiedy przyleciały efemerydy. Nadeszła ostatnia noc po 3 tygodniach wiosłowania.
Postój wreszcie nie na skarpie, lecz wprost na plaży wyrosłej z wody przy brzegu. Zdążyła już w lipcowym słońcu pojaśnieć i rozdrobnić się na suchy piasek. Zwlekaliśmy z postawieniem namiotu, jakby to mogło coś przedłużyć, rozciągnąć pożegnanie z rzeką na więcej godzin niż pozostało. Wieczór schodził powoli, jak to na północy, skrywany długo w kieszeni nieba. Jeszcze zapadał, niespiesznie ustępował ciemnością. Przez kolejną chwilę trzymał się wokół ogniska ostatkiem sił. Gotowaliśmy makaron w kociołku. Po chwili trafił do menażek z sosem, pozostało rozlać piwo. I wtedy się pojawiły, bardziej niż nagle, jakby powietrze dostało w sekundę białej wysypki. Spociło się, zaczęło gęstnieć. Staliśmy bez słowa i było za późno. Efemerydy, powiedziała wreszcie Dorota, z ulgą, że pamięć rozpoznaje niesamowite, obłaskawia niepojęte. Lecz one nastały już wszędzie, w kociołku, w menażkach, na płótnie tropiku i w namiocie na śpiworach. Obsiadły wszystko i wciąż nadchodziły kolejne dostawy. Można było pojąć, co znaczy nalot dywanowy. Wirowały w pustce i dawały chwycić się za ogonek. Wtedy każda z nich trzepotała się delikatnie, choć niezmiernie szybko. Odrzutowiec przytrzymany w locie, czuło się, że siły mają ograniczone. W świetle ogniska ich podrygi osiągały prędkość ponaddźwiękową. Pozadźwiękowo. Cisza była głucha, tym głuchsza, im więcej ich było. Wydawało się wręcz, że ją drążą, że im bielsze staje się powietrze, tym potężniejsza jest jego niemota i że ta cisza wchłania wszystko, a ruchy przezroczystych skrzydełek są jej wyrazem. Niemym, kremowym oddechem. Dgnięcia te były jak drobne błyski, mini błyskawice. Przypominały nieco gesty tańczących, oświetlone na parkiecie przez lampę stroboskopową, zostawiały za sobą smugi łączące początek gestu z jego końcem. Gdy wpatrywałem się w nie uważniej, doszło do mnie, że układają się w niemal geometryczne figury. Każda efemeryda, wibrując w powietrzu, wysnuwała z siebie osobne, drgające i kanciaste widmo i zebrane w jednej przestrzeni wszystkie te widma tworzyły połączoną, widzialnym wrzecionem sieć kubików. Nową postać świata, tak nagle odsłoniętą, jakby naszym oczom ukazała się skrywana dotąd jego budowa, jego faktyczny wzór czy rysunek. Więc pomyślałem o matce, o tym, że jej śmierć należy do tego wzoru, a nie do dawnego świata, który widziałem i przeżywałem, gdy umierała. Do szpitalnego pokoju, do stolika z pojemniczkami, do pykania kroplówki, do kanapy w kącie korytarza, gdzie siadywałem przez tamte dni. Wreszcie do ściśniętej krtani. W tej wrzącej, drgającej, a jednak jakoś precyzyjnej geometrii domyślałem się czegoś ewidentnie chłodnego i obojętnego, ale nie tego chłodu i nie tej obojętności, jakie przypisujemy zimnym sercom, albo nawet przyrodzie niezainteresowanej naszym przemijaniem. Miałem przed oczyma coś dotychczas nigdy niedostrzeżonego, a może też nieujawnionego, lecz fundamentalnie istotnego, prawdziwy zjednoczony wygląd życia i śmierci, z którego bił właśnie chód, lecz nawet lekko przyjemny, łagodny. Obcy i zarazem przez chwilę pozwalający się dotknąć, powitać. Było to przerażające, jakby pod wpływem smutnej iluminacji zobaczyłem nagle matkę, jej ciało, ale też ją samą w sumie jej przejawów, w postaci zawieszonych nad ziemią kwadratów i rombów, czy też prostopadłościanów. Ten widok niósł jednak odrobinę pocieszenia. Nie dlatego, że wszyscy jesteśmy nanosekundami w czasie, efemerydami, jętkami. Dopiero nazajutrz Olek przypomniał sobie i nam stare polskie słowo, ale dlatego, że dziwny obraz udostępniał wgląd w życie i umieranie. Tego wieczoru, zgromadzone tak nagle w jednym, niemal równoczesnym zdarzeniu, jako abstrakcję, geometryczną abstrakcję, wejrzałem. Minęła chwila, dwie zniknęły, zostawiając wszędzie wokół białe paprochy swoich ciałek. Rzeka się zabieliła. Odczekaliśmy w milczeniu, aż biel spłynie i powróci czarny prąd. W kilku różnych takich zwykłych opowiadaniach o różnych życiowych zdarzeniach, czy też o lekturach, powtarza się ten właśnie opis i ten początek, że matka nie żyła już od 6 miesięcy, kiedy przyleciały efemerydy i tak dalej. Aż tutaj też tak, też mnie to zafrapowało.
takie króciutkie opowiadanie. Niektórzy słuchają. Niektórzy umarli słuchają, inni nie słyszą. Do niektórych da się mówić, przy innych słowa umierają. Do ojca umiałem się zwrócić, o czymś go powiadomić. Do matki leżącej pół metra wyżej tak trudno się odezwać. Oczywiście staramy się mówić przy tych wilgotnych kamieniach, w cieniu tego drzewa nad grobem. Zawsze, zawsze jak do psa albo kota, też nie rozumieją albo też udają, że nie rozumieją, więc słowa wychodzą. Przez chwilę utrzymują się na pokładzie pełnego zdania, krótkiego, lecz zamkniętego. Inne upadają od razu w chwili wymawiania. Zostają dosłownie w ustach i dosłownie rozsypują się na litery. Język okazuje się piaskiem i do piasku wraca. Czy do ojca mówię dlatego, że jego Bóg był swojski, oswojony, istniał przed wojną, był Bogiem społecznym, towarzyskim, przy którym spotykał się z przyjaciółmi. Później jego Bóg trwał w rozrzedzonym powietrzu, coraz bardziej mglisty. Wyraźnił się naturalnie na ojca starość. Było jakieś niebo, nie biściło się nawet teraz nad grobem. Nie to, że życzliwe, receptywne, nic z tych uzgodnień, ale jakoś nieobce ziemi pod nim, nie aż tak odległe od jej realności. Jest glina, są przestworza. Niebo bywało dla niego pełne gwiazd, kosmicznych tajemnic, które mówiły coś o tajemnicach świata, życia tu i tam. Do matki mówić nie umiem, tak jak nie umiałem za życia. Po jej śmierci nic się nie zmieniło. Śmierć to życia, naszego wspólnego życia, ciąg dalszy. Próbuję mówić, opowiedzieć coś tak, jak opowiadałem ojcu po jego śmierci. Stoję przy grobie, przy ich grobie, jak przed publiką. Część słucha, dla drugiej części nie ma to znaczenia. Nie mam wiary, lecz stojąc przy grobie, w którym leżał tylko ojciec, nie dotykała mnie myśl o nicości. Teraz czuję, że nie daję rady. Walczę, wyciągam z siebie słowa, próbuję nawiązać kontakt, na próżno. Wracam czas później, za miesiąc, za trzy, próbuję od nowa. Za każdym razem próbuję. Czyż nie w podobny sposób matka próbowała rzadkimi chwilami parę razy w życiu, beznadziejnie, bez nadziei, od wielkiego dzwonu, ale jednak przemówić do Boga, którego nie mogła obudzić, więc powtarzam teraz przed nią tę próbę. No, książka jest o życiu i o śmierci, ale nie jest ona taka po prostu smutna, żałobna czy bardzo melancholijna. Autor nawet celowo wykreślał w trakcie właśnie pisania tych opowiadań słowo melancholia. Chociaż też jest to pisarz, który ma jakby, to jest w centrum też jego zainteresowań, ponieważ on na przykład napisał jako debiut naukowy rozprawę Czarny człowiek, Zygmunt Krasiński wobec śmierci. Jest on historykiem literatury, pracuje w Instytucie Badań Literackich PAN, wykłada też w studium literacko-artystycznym na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, jest współpracownikiem Tygodnika Powszechnego, tłumaczem z języka francuskiego, rocznik 1956. Urodził się w Milanówku i tam mieszka. Polski pisarz postmodernistyczny. Cenne są jego tłumaczenia z literatury. Studiował romanistykę na Uniwersytecie Warszawskim. No i dodam jeszcze na koniec, że jest specjalistą enologiem, to znaczy znawcą win, i pisze na ten temat różne poradniki. Wiele tego stworzył, tak jak na przykład przewodnik enologiczny wina Europy. No, wydaje mi się, że też pisarz, bardziej ta powieść zapadła mi w pamięci i bardziej mi się podoba niż właśnie książka Twarzy, za którą dostał tą nagrodę Nike. No, jest to rzeczywiście, było to dla mnie też takie doświadczenie ciekawe. No i teraz, żeby też byli zadowoleni czytelnicy, żeby im coś również pokazać i zachęcić, którzy interesują się historią, to tutaj Państwu zarekomenduję taką powieść, a właściwie powieść osnutą na faktach biograficznych. Jarosław Molenda, Wilczyce z nad Wisły. Jest to kilka kobiet opisanych przez autora,
kobiet, które w historii współczesnej Polski zasłynęły, można powiedzieć, niechlubnie, nie zawsze z własnej winy, czasami po prostu życie ich do tego zmusiło, ale też te tutaj przedstawione kobiety, Zofia Darecka-Bejnar, prawdziwe nazwisko Pawła Jasienicy to właśnie Paweł Bejnar, jedna z najlepszych agentek bezpieki w historii PRL-u, rzeczywiście kobieta, która chyba z zamiłowania była agentką, a nawet po prostu przejęła wszystko, nic nie zostawiając rodzinie, cały dorobek życia, spadek literacki, spuściznę Pawła Jasienicy, który prawdopodobnie już, jak opiekowała się nim w ostatnich jego chwilach życia, wiedział, że nic w tym domu nie jest jego, nawet powiedział, że nawet zawartość szuflady. Przyjaciele, którzy już rozszyfrowali ją, próbowali, jak chociażby Wańkowicz, porozmawiać z nimi, mu to uświadomić, ale całe zło się już dokonało. Najgorsze jest to, że w spadku przejęła również i prawa autorskie, i dziedziczy po niej jej syn, a nie rodzina, córka Jasienicy. Warto przeczytać tę historię, ale też przedstawię jeszcze dalsze postacie. Blanka Kaczorowska-Kalkstein, kolaborantka, agentka i denuncjatorka Gestapo w AK, tajny współpracownik Służby Bezpieczeństwa w PRL-u. Matejanka, bohaterka filmu, ale też dla wielu w podziemiu zdrajczyni. Regina Mordas-Żelińska, łączniczka AK, to prawdopodobnie przez nią wpadli Inka i Zagończyk. I też była już tak po prostu z zamiłowania. Jeżeli nie miała materiału, to tworzyła jakieś historie, które chciała właśnie Gestapo sprzedać, dostarczyć. Helena Wolińska-Brus, działaczka komunistyczna, oskarżająca w procesach politycznych okresu stalinizmu. Wilczyce z Nadwisły, bo te kobiety łączyły właśnie w sobie wielką urodę, ale też zdradę. I chociaż motywy bywały różne, to w ich otoczeniu nikt nie mógł spać spokojnie. Ani towarzysz konspiracji, ani mąż, jak się tutaj okazuje na przykładzie Pawła Jasienicy. Pokażę Państwu, o proszę bardzo, były to piękne. Tu jest Regina Mordas-Żelińska. Zmarła dopiero w 1970 roku. W zasadzie nie została ukarana za swoją działalność. Bardzo długo była rozpracowywana, ale jakoś nie udało się wyroku wykonać. Potem już z wielką jakąś przyjemnością donosiła, bo po prostu uważała, że niektórych nie lubi. Ale też jej początek jej działalności i historii naprawdę był piękny, była bardzo odważna, zdolna, dlatego też i Zagończyk, i jej koledzy z oddziału tak jej ufali i wierzyli. Tu jeszcze jedna, o proszę bardzo, Zofia Darowska-Bejnar, taka bardzo niechlubna postać, która na spotkaniu autorskim z Pawłem Jasienicą, od tego się zaczęło ich właśnie pierwsze spotkanie, wkroczyła w jego łaski i po prostu omotała go niesłychanie. No i tutaj jeszcze Państwu pokażę, przepiękna kobieta, Blanka Kaczorowska-Kalkstein, najpiękniejsza chyba kolaborantka, agentka Gestapo ze swoim mężem, Ludwikiem Kalksteinem. To można powiedzieć, tu jest nawet rozdział, ona miała kryptonim V98, tajemna broń Gestapo. Rzeczywiście działalność jej czasem wykraczała ponad jakby jej zwykłe w tej mierze obowiązki. Oczywiście zmarła w przytułku na jakimś francuskim wybrzeżu, także nie spotkała jej zasłużona kara. I jeszcze jedna też piękna kobieta, Helena Mateja Służewska. Zdaje się, że jeszcze żyje do tej pory, bo nie ma tutaj daty śmierci, przy tym
zdjęciu. Warto też poczytać i tę wiedzę historyczną sobie poszerzyć o takie tu niechlubne jakby przykłady, ale rzeczywiście kobiety, które naprawdę łamały prawo, łamały umowę między właśnie przyjaciółmi z konspiracji i po prostu, co tu dużo mówić, popełniły zbrodnie, ale nie spotkała je za to zasłużona kara. No i na koniec, żeby też ci, co lubią powieści historyczne, ale romantyczne, też mogli z dzisiejszego spotkania coś wynieść, proponuję Państwu Jolanta Maria Kaleta. Wojna i miłość, to jest taki wątek, Katarzyna i Igor. No tutaj ta para poznaje się w przededniu Wielkiej Wojny, na balu jeszcze z okazji imienin carowej Aleksandry. To był taki pierwszy bal Katarzyny jak Sarawieckiej, 17-letniej szlachcianki, więc tutaj mamy taki piękny świat, ale już nad Europę nadciągają ciemne chmury. Polski romans historyczny i ta miłość tych młodych ludzi, Katarzyny i Igora, który spotkawszy ją na tym balu, od razu wiedział, że jest ona całym jego światem, a później okazuje się, że czas ich rozdzielił, ubrał ich w mundury wrogich armii. Sama autorka Jolanta Maria Kaleta jest ciekawą osobą, historyk, politolog, ale też zamiłowania pisarka. Pracowała we wrocławskich muzeach, uczyła historii w liceum, ale już autorka 12 powieści sensacyjno-kryminalno-przygodowych. No i tym romansem historycznym teraz wkroczyła na rynek. To jest pierwszy jej romans historyczny. I co ciekawe, chcę odwiedzić Tomaszów. Będziemy z nią robić spotkanie, ale może już na jesieni. A Państwu teraz daję szansę, żeby poczytać sobie książki tej autorki, żebyśmy mogli jej zadać kilka pytań. I to na dzisiaj tyle. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia za tydzień.